Był wiek XVII, kiedy twórca nowoczesnej fizyki Isaac Newton przepuścił promień światła przez pryzmat. Światło białe okazało się zlepkiem barw, a tego nie spodziewał się nikt. Angielski astronom William Herschel też był zaskoczony. Najbardziej gorącą barwą okazała się ta, której nie widać. Słoneczne ciepło niosły promienie niewidzialne, którego świat jest pełen. Ta żarówka jeszcze nie świeci, ale już w postaci fal wysyła ciepło. Większe napięcie, nadal ciemno, ale temperatura włókna rośnie, więcej ciepła. Niewidzialne promieniowanie, ale przecież wychwycone przez przyrządy. Im bardziej rozgrzewa się obiekt, tym więcej ciepła wysyła w postaci niewidzialnych fal. I dopiero gdy temperatura przekroczy pewien próg, niemal jako dodatek, pojawia się światło. Kolory ten. Fioletowy, żółty, czerwony. Królestwo niewidzialnych fal ciepła zaczyna się właśnie tu. Dobry wieczór. To, o czym chcemy dzisiaj mówić, proszę Państwa, to kontynuacja kilku programów, które już pokazaliśmy, a mianowicie programów o świetle. Mówiliśmy o świetle widzialnym, zwykłym promieniowaniu elektromagnetycznym, lepiej powiedzieć, o świetle laserowym i wreszcie to, o czym chcemy... Tak, zaraz. Już jest. O, to jest to, o czym chcemy mówić dzisiaj. Chcemy dzisiaj powiedzieć, to właśnie nie jest to, co zaznaczone. Myśmy skorzystali tutaj z takiego bardzo dziwnego porównania. Otóż, jeśli cały świat tak zwanych fal elektromagnetycznych wyobrazić sobie w postaci bardzo długiego sznurka, to te fale, które widać, to jest taki malutki kawałeczek. A w nieskończoność w jedną i w drugą stronę leżą światy inne. I właśnie w pobliżu jednej z ciekawych barw tęczy, poniżej tej barwy czerwonej, leży świat fal, który nas dzisiaj będzie interesował. Świat fal podczerwonych. Jest to, co już zresztą staraliśmy się wmówić Państwu, są to te fale, które wysyła każde rozgrzane ciało i to niezależnie od tego, do jakiej temperatury jest rozgrzane. Może to być lód, może to być nawet zamrożony do bardzo niskiej temperatury hel, również świeci, tyle że słabo, świeci pod czerwonym. Z tym, że ty strasznie to, przepraszam, skomplikowałeś sprawę, bo ja myślę, że ta informacja o tym, gdzie się mieści w całym spektrum światła, to co nas dzisiaj interesuje, jest zupełnie wystarczająca. Dla mnie najciekawsze jest to, do czego to nam może służyć, bo to dobrze pokazuje ideę tego, czym jest promieniowanie podczerwone, a może ono służyć do zobaczenia po prostu tego, czego nie widać. Puste, mroczne korytarze fabryki. Co miesiąc odwiedza je strażnik, ale gangsterzy, których śladów poszukuje, nie noszą przy sobie ani pistoletów maszynowych, ani granatów. Nie znaczy to jednak, że są niegroźni. Przeciwnie. Działalność ich ostrego uzębienia może być niezwykle kosztowna. Najważniejszy jest więc niezawodny system ostrzegawczy. W przeciwnym razie kolejna wizyta strażnika może być spóźniona, a trująca substancja nie sklei przecież przeciętych kabli, rur czy przewodów. Myszy. Małe, niewinne zwierzątka, które potrafią zadać człowiekowi bolesne straty. Te myszy przekonane są, że wokół nich panuje zupełna ciemność. Ale dzięki promieniowaniu podczerwonemu ich zachowanie jest doskonale widoczne dla człowieka. Użycie tej techniki pozwoliło ustalić, że mysia rodzina wysyła najpierw swego zwiadowcę, który bada obcy teren. Do chwili jego powrotu rodzina nie rusza się z miejsca ani na krok. Gdyby udało się wykryć obecność zwiadowcy, to można by nie dopuścić do wizyty całej rodzinki. Problem polegał więc na tym, gdzie umieścić urządzenie alarmowe i jakiego rodzaju. Well,
Częściowej odpowiedzi dostarczyła biologia, a właściwie rozszyfrowanie jednej z jej tajemnic. Okazało się, że myszy uwielbiają wszelkiego rodzaju zakamarki, wnęki, korytarze, a szczególnie wąskie przesmyki. Przemykają się zawsze w pobliżu ścian, traktując je jako naturalną osłonę. A przy tym rodzina powtarza tę samą drogę, którą przebył zwiadowca. Teraz należało tylko odpowiednio wykorzystać tę mysią słabość. Z jednej strony szklanej rury dioda, emitująca wiązki promieni podczerwonych, niewidzialnych dla myszy. Z drugiej odbiornik. Gdy zwierzę przetnie wiązkę promieni, na tablicy zapala się czerwone światełko alarmowe. Znak, że zwiadowca ruszył do akcji i że trzeba temu przeszkodzić. Niecodzienny mariaż biologii i techniki. Techniki, która dzięki promieniowaniu podczerwonemu pozwoliła zobaczyć to, co pozornie jest niewidzialne. Dla człowieka niewidomego zwykła ulica jest gorącym tyglem, pełnym niebezpieczeństw, przeciwko którym ma tylko białą laskę. Być może jednak już niedługo tę laskę zastąpi elektronika. Nadajnik krótkich, regularnych błysków niewidzialnego światła, promieni podczerwonych. Impulsy świetlne odbijają się od przedmiotów i wracają do nadajnika. Na podstawie czasu tej podróży można określić odległość, jaka dzieli człowieka na przykład od ściany. Prototyp przypomina nieco małą kamerę telewizyjną, a zasadą działania zwykły radar albo system nawigacji u nietoperzy. Odległości wyrażane są poprzez natężenie sygnału dźwiękowego, który dociera do ucha, ale promieniowanie cieplne istnieje niemal wszędzie. Potężnym jego źródłem jest przecież słońce, stąd liczne zakłócenia, szumy i trzaski. Rozwiązaniem okazał się specjalny filtr, który przepuszcza tylko pożądaną długość promieniowania. Dźwięki, a raczej informacje o odległości od przedmiotów stały się wyraźne i czytelne. W mózgu człowieka powstaje dokładna mapa otoczenia, mapa malowana dźwiękiem. Kolejny krok naprzód, dosłownie i przenośnie. Nadajnik promieni podczerwonych nad prawym szkłem okularów, odbiornik nad lewym. Dźwięki w słuchawce opisują otoczenie. Niecodzienny to mariaż biologii i techniki. Nie, oczywiście w dalszym ciągu jesteśmy przy temacie. Ja tylko przygotowuję kolejny eksperyment. Te przykłady, Zdzisław, są na pewno bardzo ciekawe, tym bardziej, że coś w nich jest nowego w stosunku do tego, o czym wspomniałem. Ja mianowicie mówiłem, że świecą rozgrzane ciała, świecą pod czerwienią. Okazuje się, że nieprawda. Znaczy nie tylko. Dziś technika umie już wytwarzać tego typu źródła, czy też reflektory podczerwieni, które wysyłają bardzo dużo owego cieplnego promieniowania, mimo że nie świecą żadnym innym. No i przykłady to były chociażby te malutkie urządzonka. Stąd te urządzenia można było porównać do radaru, tyle że tam była wykorzystana fala radiowa, tutaj jest promieniowanie podczerwone. Tak, ale co ciekawsze, tamte miały mocno niewielką, pozwoliły na to, żeby wykryć mysz. Ale my umiemy robić już takie, które przekazują, wytwarzają moc ogromną. Choćby to. No kochany, ja taki balon to potrafię szpilką przebić. Taki balon szpilką. Proszę o włączenie lasera. Właśnie, nic nie widać. Tutaj nic specjalnego się nie działo, ale właśnie to urządzenie pracujące w studio to jest no legendarny już dzisiaj laser świecący promieniowaniem podczerwonym, jedną określoną długością tego promieniowania. Laser, którego czynną substancją jest dwutlenek węgla. No to urządzenie mamy dzięki uprzejmości Wojskowej Akademii Technicznej. Tego typu lasery oczywiście no, nie tylko z balonikami potrafią sobie poradzić. Dość gruba kartka i chwila.
twarda stal i palnik bez płomienia. Precyzyjne cięcie o gładkich krawędziach. To efekt skoncentrowania wiązki laserowej w jednym punkcie. Mikroobrabiarka laserowa. Przewrót w przemyśle precyzyjnym. Idealna wprost do cięcia szkła, bez odprysków, bo silne działanie termiczne po prostu topi materiał. A tu niewidzialny krojczy. Krążek świetlny to zwykły celownik. Nożyce już niepotrzebne. Cięcie wykonano przy pomocy promieniowania cieplnego. Dziś można już przeprowadzać operacje przy pomocy laserowego skalpela. Bezkrwawe cięcie znacznie ułatwia pracę chirurga. Niewidzialne promienie zmieniły całkowicie tak dobrze znane nam narzędzia. No, mnie się takie dwie uwagi, wiesz, nasunęły po tym, co pokazałeś. Jedna jest formalna, druga merytoryczna, więc przecież rzeczywiście wykazałeś się sporą odwagą cywilną, bo to jest jednak urządzenie niebezpieczne. Tak, merytoryczna jest taka, że to są niestety wszystko źródła promieniowania. Natomiast, no fakt, ale natomiast przecież tego typu źródła, nie mówię, że dokładnie takie lasery, mocniejsze, umożliwiają już dzisiaj na mikrosyntezę termojądrową. Mnie to jest interesuje coś problem od drugiej strony. Mnie interesuje problem od strony tego, co w nauce jest chyba najbardziej potrzebne, jeśli mamy do czynienia z promieniowaniem jakiegokolwiek rodzaju, z pomiarem tego promieniowania. I dzisiaj już takie urządzenia, o czym nie mówiłeś, istnieją i są to urządzenia niezwykle precyzyjne i zaskakujące. One dokonują pomiaru, no, opierając się na tej prostej zasadzie, że wszystko takie promieniowanie wysyła. Chociażby taki termometr. Ja potrafię zmierzyć temperaturę twojego ciała, w ogóle się nie zbliżając. Jest to zaskakująca sprawa, prawda? Ile? Odczyt jest tutaj w tej chwili 29,6 stopnia. No dlatego, że jesteś opancerzony ubraniem, prawda? Ale jeżeli bym zrobił taką mapę cieplną studia, powiedzmy skierował termometr w stronę reflektora, to wynik zaraz będzie inny. 139 stopni ma ten termometr, ten reflektor, który świeci nade mną. Podłoga jest oczywiście znacznie zimniejsza, temperatura natychmiast spada. Temperatura. W tej kamerze ciepło odgrywa podstawową rolę. Oświetlenie jest nieważne. Linia po linii, punkt po punkcie. Na ekranie tworzy się mozaika wszystkich odcieni czerni i bieli. W monitorach kolorowych powstają wszystkie barwy tęcze. Wytwarza się coś na kształt malarskiej wizji. Oto świat widziany dzięki ciepłu. Kominy fabryczne. Linia produkcyjna butelek w hucie szkła. A to okno. Tu przewody wysokiego napięcia. Płomień. Samochód i jego wnętrze. Wreszcie palnik gazowy. W kamerze termowizyjnej ciepło ulega przemianie na niezwykle subtelne sygnały elektryczne. Zasada działania kamery – przedmiot świecący ciepłem. Promienie padają na germanową soczewkę. Tak, tak, soczewkę, ale z metalu. Przez nią przechodzi tylko ciepło. Wirujący pryzmat rozszczepia obraz na poszczególne linie. Miniaturowy czujnik, wykonany z półprzewodnika, w nim właśnie promieniowanie zamienia się w prąd elektryczny. Dopiero wzmocnienie tych impulsów setki tysięcy razy daje człowiekowi możliwość oglądania ciepła. Nie samych przedmiotów, a ich promieniowania. Im jest ono większe, tym jaśniejszy obraz w kamerze. Im przedmiot jest cieplejszy, tym więcej energii pada na detektor i tym większy powstaje prąd.
przedmiot emitujący ciepło i jego termiczny odpowiednik. Kapiące szkło, które w trakcie dalszej obróbki stanie się butelką. Popatrzmy, jak wiele nowego dostrzec można w obrazie cieplnym. Tu obserwacja jest jednocześnie pomiarem. Analiza promieniowania cieplnego przy użyciu kamery termowizyjnej jest w stanie powiedzieć, czy proces technologiczny przebiega poprawnie. Pozwala wyłowić te miejsca, w których butelki stygną zbyt szybko i powstają naprężenia. Możliwe jest dobranie optymalnej szybkości agregatu. Jednocześnie można stwierdzić, czy nie nagrzewają się zbytnio urządzenia, pomieszczenie i oczywiście pracujący w nim ludzie. Tu eksperyment zamiast miesięcy trwa kilka godzin. Kontrola procesów technologicznych to tylko jedno z zastosowań termowizji. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ciepłem, gdzie może ono stanowić oznakę zagrożenia lub awarii, tam kamera termowizyjna potrafi wykryć uszkodzenie bezbłędnie i precyzyjnie. Stacja transformatorów, dziesiątki połączeń, kabli, izolatorów i wysokie napięcie. Podejście zbyt blisko, niebezpiecznie, ale oko kamery widzi wszystko. Jest. Miejsce awarii. Przegrzany izolator. Ciepło oznacza lokalne zwarcie. Z izolatora zrobiła się po prostu mała kuchenka. Bez ruszania się z miejsca można nawet powiedzieć, czy dobrze grzeje. Niestety tak. 18 stopni powyżej normy. Trzeba zmienić izolator. Zbadać jeden transformator, stację, to nie problem, ale całą kilkusetkilometrową sieć to już grubo ponad siły jednego człowieka. Chyba że korzysta się z termowizji, no nie takiej na kółkach, a pokładzie helikoptera. Kamera odpowiednio oczywiście zmieniona. Wizjer spełnia rolę celownika. W środku obraz termowizyjny. Prędkość kilkaset kilometrów na godzinę. Jednoczesna kontrola stanu linii i stopnia jej zużycia. Każde złącze, każdy izolator. Zaledwie kilka godzin pomiaru. I najbardziej nieoczekiwane zastosowanie termowizji. Diagnostyka ciała ludzkiego. Na kilku centymetrach kwadratowych temperatura skóry może różnić się nawet o kilka stopni, ale już ułamek stopnia mówi, że coś jest nie w porządku. Termowizja to narzędzie uniwersalne. Ciepło dzięki niej stało się nośnikiem informacji. Właśnie, to jest kamera termowizyjna. Andrzej, czy ty byś mógł się troszeczkę w prawo przesunąć? Będę ci robił za chwilę fotografię. Proszę Państwa, oczywiście te sztuki, triki, które pokazywaliśmy na samym początku, ślad ręki, która zostawia widzialny tylko w kamerze termowizyjnej ślad, to właśnie ta sama zasada, o której była mowa w tym krótkim felietonie filmowym. Natomiast tutaj możemy obserwować mapę cieplną twarzy Andrzeja. Te ciemniejsze punkty to są miejsca bardziej zimne, na przykład szkła okularów są wyraźnie ciemniejsze. O, teraz kiedy Andrzej zdjął okulary, wyraźnie widać, że twarz ma wyższą temperaturę. To są te miejsca jaśniejsze. I przy oczywiście odpowiednich umiejętnościach fachowych można na takiej podstawie stawiać bardzo precyzyjną diagnozę medyczną. Termowizja jest stosowana do stawiania diagnozy w pewnych przypadkach nowotworów, przy różnego rodzaju schorzeniach reumatycznych. No co tak, ciekawe... To drobne podwyższenie temperatury ciała, lokalne, natychmiast... Tak, dlatego właśnie o tym chciałem mówić, że precyzja pomiaru temperatury jest tutaj 0,2 do 0,2 stopnia. I to, czego często nie widać przy takim tradycyjnym badaniu lekarskim, w kamerze termowizyjnej widoczne jest natychmiast. Zresztą dla celów medycznych posiadania pewnego materiału porównawczego do tej kamery dołączona jest specjalna przystawka z aparatem do fotografii natychmiastowej i taka fotografia w kolejnych fazach leczenia stanowi materiał przyjemny. Będzie, tak, będzie zdjęcie rodzinne, tak, uśmiechnij się elegancko, bardziej może frontem do kamery. Ja muszę tu wykonać pewną małą operację techniczną przełączenia tych monitorów. W tej chwili
Sprawdzę ostrość, tak, jesteśmy gotowi. Uwaga. To zdjęcie za 60 sekund będzie gotowe. W kolorze. No tak, i można by się oczywiście fascynować wszystkim, co związane z aparaturą, ale jeśli tak naprawdę nie zastanowić się, jak fascynująca jest fizyka, na której oparte jest działanie tego wszystkiego, to wydaje mi się, że człowiek byłby po prostu ubogi. Chociażby fakt, że szereg w tej chwili ujęć mogło być zrobionych poprzez szkło tej kamery. Nie jest to szkło, to nie jest obiektyw. Wspomniane było, że wykonane są te soczewki z materiału zwanego germanem, niesłusznie nazwanego zresztą podczas odcinka filmowego metalem. Wygląda jak metal, ale to jest półprzewodnik. Coś, co odbija światło, ale jest przezroczyste dla promieniowania podczerwonego. Druga rzecz, żeby wykryć to promieniowanie, trzeba zbudować odpowiedni detektor. I tutaj znów cała fizyka półprzewodników, nowe materiały, nieistniejące w przyrodzie, które no wtedy, gdy padnie na nie promieniowanie podczerwone, wysyłają sygnał elektryczny. I ciekawostka, na przykład przypominasz sobie eksperyment Syrena wykonywany podczas lotu Polaka, pierwszego lotu Polaka w kosmosie. Przecież tam właśnie wykonywano na orbicie krystalizację materiału, którego celem jest budowanie detektorów podczerwieni, najczulszych, najlepszych, jakie w tej chwili można sobie wyobrazić. No w tej chwili ten materiał jest właśnie podczas badań, trwa zresztą w Moskwie kongres, międzynarodowy kongres dotyczący technologii kosmicznej i między innymi specjaliści polscy biorący udział w tym eksperymencie. Ja tam właśnie na moment chciałbym Andrzej na Ziemię sprowadzić. Jest twoje zdjęcie już gotowe w kolorze. No i doskonale widoczne ciemniejsze miejsca, zimne. Niestety nie wiem dlaczego, ale czoło masz bardzo zimne. Pewnie dlatego, że o takich niezwykle skomplikowanych rzeczach mówiłeś. Natomiast rzeczywiście w tych eksperymentach kosmicznych i w ogóle w kosmosie to promieniowanie podczerwone zyskało zupełnie nieoczekiwane zastosowanie. Chociażby tak, w astronomii kosmicznej. W tej chwili cała astronomia zaczyna patrzeć już na niebo nie pod kątem zobaczenia tego, co tam świeci, ale tego, co grzeje. I to jest dość nieoczekiwany zwrot w rozwoju tej dziedziny i coś tego rodzaju właśnie na zakończenie dzisiejszego spotkania. Jeszcze chcę, przepraszam cię, mnie taka rola dzisiaj przypadła, że ja cię bez przerwy na Ziemię sprowadzam, ale zanim pokażemy ten materiał dotyczący astronomii kosmicznej, chciałem Państwa poinformować, że od przyszłego miesiąca nasz program będzie emitowany nie we czwartki, a we wtorki o godzinie 17:50. Mam nadzieję, że będą Państwo mogli w tym czasie nas oglądać. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy za tydzień we wtorek o 17:50 i teraz w kosmos. I teraz w kosmos. Nocne niebo. Bezmiar czarnej pustki, jakby niechcący nakłuty błyskami tysięcy punktów. Wszechświat. Każda z prób ogarnięcia rozumem tego ogromu wydaje się beznadziejna. Tym bardziej, że obiektów kosmosu długo jeszcze nie będziemy w stanie dotknąć. Jest jednak taka gwiazda, która pojawia się, gdy nikną wszystkie pozostałe. Słońce, gwiazda najbliższa, oślepiająca. Oglądamy właśnie podziemia słonecznych teleskopów. Każda zdobyta tu informacja jest na miarę zrozumienia wszechświata. Ale właśnie przy badaniach Słońca widać słabe strony astronomii. Nasza gwiazda dzienna nie tylko świeci, to również gigantyczna maszyna cieplna, nadajnik podczerwieni, wiązek fal cieplnych, które zrodziły i podtrzymują życie. Badaczom zaś w każdej sekundzie niosą ogrom informacji. Ale tylko stąd, tylko od najbliższej gwiazdy. Odległe obiekty, mimo że zbudowane z gwiazd podobnych do Słońca, fascynują tylko światłem. Ich ciepło nie było dotąd przedmiotem analiz. No cóż, o życiu nocnym miasta też zwykliśmy sądzić wyłącznie po błyskach lamp. Błysk racy jako sygnał świetlny sięgnie kilometrów.
Towarzysząca fala cieplna znacznie bliżej, utonie w morzu wszechobecnego ciepła. Zbyt wiele bowiem jest jego źródeł. Ale ten fakt okazał się trudnością tylko natury technicznej. Od kilkunastu lat cieplne promieniowanie kosmosu przestało umykać przyrządom. Specjalne błony fotograficzne, superczułe detektory zaczęły reagować na niewidzialne fale. Wysyłają je nie tylko gwiazdy. Ciepło biegnie także od niewidocznych skupisk gazu wypełniającego przestrzeń międzygwiezdną. Padł mit o temperaturze absolutnego zera w kosmosie. Ludzkie oczy zastąpiła elektronika. Informacja cieplna, foton po fotonie, trafia w postaci impulsów prądu do komputerowego labiryntu. No, takie to już czasy. Oto przykład jednej z analiz i przykład możliwości. Tarcza najjaśniejszej gwiazdy konstelacji Oriona, Betelgeuse, odległa o dziesiątki lat świetlnych. Analiza termiczna. Plamy świadczące o procesach na powierzchni tego, co oko widzi jako migający punkt. Kosmos w promieniach ciepła. Tam, gdzie oczy człowieka widzą tylko ciemność, odkrywa się prawdziwe bogactwo przestrzeni.